Według kozaka piżama w tamtym czasie się po prostu wypaliła mentalnie. On sam wrócił do Piły i założył zespół Świat Czarownic. W tym zespole kozak był wokalistą, przede wszystkim był odpowiedzialny za teksty. Tak czy inaczej zespół Świat Czarownic zaistniał i w pewnym momencie nawet zrobiło się o nim głośniej, między innymi za sprawą Roberta Brylewskiego, który na jakiś czas do nich dołączył. Ale dopóki jeszcze żyjesz, możesz szukać ocalenia. Zespół miał też swoje sukcesy w Anglii. Byli tam w sumie 3 razy. Za pierwszym razem kozak wspomina, że grali dokładnie w tym samym klubie, w którym za pierwszym razem zagrał zespół Sex Pistols i tak samo jak oni mieli 5 osób na widowni. Za trzecim razem miało być już to osób około 400. No i też kozak wspomina, że wykonywali piosenki po polsku. Że dla Anglików język polski był dużo bardziej ciekawy niż angielski w takiej też pewnie dość dla nich nieudanej formie. Grabarz w tym czasie zaczął pracę w Radiu S. Wcześniej próbował znaleźć pracę w szkole. Był magistrem historii, miał specjalizację pedagogiczną. Natomiast rzeczywiście pierwsza połowa lat 90. to był czas, kiedy trudno było znaleźć pracę w szkole, szczególnie w tych przedmiotach humanistycznych, dlatego że mieliśmy tak zwany negatywny nabór. W wyniku zmiany systemu popadały różnego rodzaju gazetki, czasopisma, jakieś tam instytucje PRL-owskie. No i ludzie, którzy tam wcześniej mieli zatrudnienie, no musieli gdzieś znaleźć pracę. No a kuratoria, których pewnie mieli jakieś znajomości, były bardzo dobrym środkiem do tego, aby znaleźć pracę w szkole. Ja sam swoją pierwszą pracę w szkole dostałem na miejsce człowieka, który właśnie był takim wcześniej dziennikarzem PRL-owskim i który właśnie na zasadzie takiego negatywnego naboru trafił do tej szkoły. Uczył tam ładnych parę lat, natomiast i z relacji jego kolegów, koleżanek, i z relacji jego uczniów wiem, że raczej talentu pedagogicznego nie miał. Tak więc grabarz znalazł pracę w Radiu S i zadomowił się tam na 10 lat. Kuzyn natomiast w tym czasie zniknął. Właściwie nie do końca wiadomo, gdzie on dokładnie się podziewał. Pierwsza połowa lat 90. to był okres bardzo dobry dla muzyki rockowej w Polsce, tak przynajmniej twierdzą muzycy, no ale rzeczywiście, wtedy wypłynęły takie zespoły jak Hej, Illusion, Ira, Hawk, Proletariat. Koncertów było dużo, płyty się dobrze sprzedawały i rzeczywiście trochę szkoda, że ominęło to akurat zespół Pyjama Porn. Sam grabarz nie rozstał się do końca z muzyką, no po pierwsze prowadził audycję w radiu, a po drugie też próbował swoich sił jako raper w projekcie Lawina Cox. Wojna nie jest moim stanem naturalnym, choć niektórzy chcą to mówić ci. Tłum bezpieczny, szepy tłum posłuszy to tłum pragnący obcej krwi. Nie wierzysz, to zobacz. Dziwna linia majaczy na mapach. Nic swego się nic, osób jest solą z oku. Ta linia jest jak grimas na tłustych ustach świata. Tych kilka śmiesznych garbów, te zakrzywienia wokół. Tych kilka świętych garbów, te zakrzywienia wokół. A jednak wojna, a jednak wojna, a jednak wojna. Sytuacja zaczęła się zmieniać w połowie lat 90., kiedy do Polski zaczął trafiać tak zwany format radiowy. Pierwszym takim sformatowanym radiem było Radio Z. I format polegał na tym, że prezenterzy nie mieli już takiej dowolności w puszczaniu muzyki, tylko musieli puszczać to, co ktoś na podstawie badań określił jako muzykę adekwatną do pory i do szerokiego słuchacza, do pory dnia. No i to w znaczący sposób ograniczyło i inwencje prezenterów i też odebrało im radość z pracy.
Drugim takim impulsem do tego, aby poszukać nowego zajęcia dla grabarza, byli fani. A dokładniej Paweł Dunin-Wąsowicz. Człowiek, który znany był przede wszystkim jako redaktor czasopisma Lampa i Iskra Boża. On był ogromnym fanem tej starej piżamy, jeszcze przed rozpadem. Uważał grabarza za świetnego tekściarza, nawet w roku 93 przeprowadził z nim taki wywiad rzekę i też opublikował tomik jego tekstów pod tytułem Welwetowe swetry. I on otwarcie mówi, że Lawina Koks to jest straszna hała i żeby wracał z piżamą porno. Trzecim impulsem do powrotu, do reaktywacji zespołu dla grabarza był psycholog albo psychiatra. Zależy, czy wierzyć grabarzowi, czy Jordanowi Babule, autorowi wkładki do Teraz Rocka właśnie o piżamie porno. Sytuacja była taka, że w pewnym momencie jedna ze słuchaczek radia zakochała się w jednym z prezenterów, dokładnie w jego głosie, i z tego powodu miała popełnić samobójstwo. No i szefowie radia wprowadzili właśnie psychologa, psychiatrę, żeby przepracował tą całą sytuację z pracownikami radia. Możliwa też była indywidualna konsultacja. No i grabarz postanowił z takiej konsultacji skorzystać. I jak sam wspomina, na początku ta rozmowa za bardzo się nie kleiła. Dopiero kiedy przeszli z psychologiem, psychiatrą do bardziej rzeczowej, męskiej rozmowy, kiedy w końcu tenże terapeuta zadał grabarzowi proste pytanie, co on by chciał najbardziej robić. A grabarz powiedział, że najbardziej chciałby pisać teksty i je śpiewać. No to mu tenże terapeuta miał powiedzieć, cytuję, to niech pan to kurwa robi. No i grabarz go posłuchał. Kropkę nad i w całym tym procesie reaktywacji piżamy postawił Jacek Konkolewski, na co dzień basista zespołu Happy Pills, ale też znajomy grabarza z radia. I on też był fanem piżamy porno, namawiał grabarza do tego, żeby reaktywował zespół, no i w końcu grabarz powiedział, dobrze, to ty się tym zajmij. Pierwszym krokiem poważnym tej reaktywacji było tak zwane tajne demo, a więc piosenki, które grabarz nagrał samemu sobie akompaniując na gitarze. Było to tajne demo, ponieważ Dunin-Wąsowicz postanowił opublikować te nagrania. Demo nagrywał niejaki Sławek Mizerkiewicz, prywatnie kuzyn Jacka Konkolewskiego, ale też gitarzysta w zespole Happy Pills. I on najpierw był w zespole Happy Pills, a potem stał się gitarzystą zespołu Pijama Porno. Jego pseudonim to Dziadek. Pierwszym perkusistą reaktywowanej piżamy miał być niejaki Dino z Happy Pills dla odmiany. No tyle tylko, że okazał się być pierwszym muzykiem, którego grabarz wyrzucił z zespołu. Główna przyczyna to było to, że Dino nie stawiał się na próbach. No i wtedy grabarz postanowił wrócić do swojego sprawdzonego perkusisty, czyli kuzyna, wyszukał go gdzieś tam na obrzeżach, nie wiem, czy Poznania, czy Piły i namówił do powrotu. No i rzeczywiście grabarz twierdzi, że kuzyn jest tym jedynym perkusistą, który ma takie uderzenie w werbel, jakie grabarzowi odpowiada. No ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że rzeczywiście ta więź, relacja między frontmanem, powiedzmy sobie backmanem, czy między wokalistą a perkusistą jest bardzo, bardzo istotna. Jeżeli na tej linii jest dobre porozumienie, to zespół funkcjonuje znacznie lepiej. Pierwszy fonograficzny przejaw nowej piżamy to była epka Zamiast burzy, nagrana we wrześniu 1994 roku. To, co zwykle pragniesz zbliżyć do ust, raz staje się być bliskie, a raz dalekie. Wciąga cię bez reszty w dziwną grę między niewinnością a krzykiem. Poza święcona. Narkotyki, to ona i ona, fruwają warkoczyki. Teraz wiem dlaczego lepiej zaciska szal na białej szkół. Teraz wiem dlaczego mocniej zaciska szal na białej szkół. Ale grabarzowi się ona nie podobała. Uważał, że brakowało tam jednego elementu, a tym elementem był właśnie kozak. Sam Kozakiewicz twierdzi, że wracał do piżamy dwa razy,
Najpierw, kiedy wrócił, to nadal był zadomowiony w Pile, tam miał rodzinę, tam miał zespół, tam miał pracę również w radiu i nie miał czym jeździć do Poznania, w związku z tym mu się to zupełnie nie podobało. No i wrócił do Pił. No ale Grabarz cały czas czuł, że właściwie bez Kozaka on dalej nie ruszy, więc w końcu sam pojechał do Piły i Kozaka przekonał do ponownego powrotu. Co ciekawe, w międzyczasie Kozak zdobył samochód, był to maluch, i zdobył go poprzez loterię. Kupował gdzieś pościel, była jakaś loteria, zagrał i wygrał. No i podobno tym maluchem jechał też ze Światem Czarownic do Anglii. Pierwszy koncert po reaktywacji Pijama zagrała w styczniu 1995 roku i Grabarz wspomina, że właśnie na tym koncercie musiał jednego z fanów potraktować butem, bo ten cały czas na niego pluł. W tym samym czasie nagrali też demo, na którym znalazły się numery, które potem zostały nagrane na nowo na płytę Złodzieje Zapalnicze. Co ciekawe, Grabarz twierdzi, że to demo brzmi znacznie lepiej niż to, co nagrali, to co ostatecznie znalazło się na pierwszej wersji płyty. Twierdzi, że w tamtym czasie dużo koncertowali, byli w formie, zagrali to na luzie, no a potem tego wszystkiego zabrakło. Ważne też, żeby odnotować, że również w roku 1995 zagrali jako support zespołu Chumba Wamba. Rok 1996 był znacznie uboższy w koncerty. Przez całe 12 miesięcy zagrali ich dokładnie 6. I też Grabarz wspomina, że wtedy już miał dosyć tej sceny niezależnej, która mu się kojarzyła z taką sceną zapałczaną. Wszystko było na zapałkę, wszystko było na słowo honoru. Niedograne warunki, słabe warunki sceniczne, garderoby, no to wszystko było takie na bardzo niskim poziomie. Tak naprawdę jedyne, co im wtedy wyszło, chociaż to też według Grabarza nie do końca, no to właśnie nagranie płyt. W lutym 1996 roku najpierw weszli do studia Czad i było to studio w miejscowości Swarząc, które należało do dziadka i Konkola, czyli gitarzysty i basisty, ówczesny gitarzysty i basisty Pijamy. I tam zarejestrowali taką podstawę, czyli podstawowe formy wszystkich utworów. Co ciekawe, w tym studiu swój sprzęt trzymał ten zespół Speed Noise i to był znacznie lepszy sprzęt niż tym, czym dysponowała Pijama. W związku z tym no, mogli korzystać z tego sprzętu. Problem pojawił się wtedy, kiedy Speed Noise zabierali swoje graty na koncert. Wtedy musieli korzystać z tego, co było na miejscu. No i podobno utwór 28 One Love był nagrany po części na sprzęcie Speed Noise, a po części na sprzęcie, które było w studiu. Wokale, dęciaki, różnego rodzaju inne instrumenty, dodatki Pijama dograła w poznańskim studiu Giełda. Było to w tamtym czasie jedno z najlepszych studiów nagraniowych, ale też jednym z najdroższych. Dlatego też muzycy podzielili tak te nagrania między tańsze studio Czad, a droższą Giełdę. Problem ze studiem Giełda był taki, że nagrywał tam też wtedy jak i Sławek Sokołowski, producent muzyki popowej, muzyki disco polo, znany m.in. z utworu Daj mi tę noc zespołu Bolter. No i on tam właściwie urzędował, stać go było na to, żeby tam spędzać bardzo dużo czasu. W efekcie muzycy musieli wstrzeliwać się w ten moment, kiedy Sokołowski z ekipą szli na obiad. No, stać ich było, więc stołowali się dość długo. A więc muzycy mieli jakieś 4 godziny na nagrania, przy czym jakieś 1,5 godziny musieli ustawiać na nowo, ustawiać na stole ścieżki, poustawiać tak, żeby pasowały dla nich. Dodatkowo mieli jakieś 3 dni w tygodniu, kiedy mogli nagrywać, więc musieli sobie robić przerwę. No i w ogóle cały ten proces nagrywania Grabarz wspomina jako taki dosyć trudny. Z jednej strony Kozak, który jeszcze cały czas pracował, więc wpadał na chwilę, coś tam nagrał. Potem wracał do siebie do Piły. Konkol, który wtedy już właściwie był jedną nogą poza zespołem, wolał bardziej poświęcić się w swoim zespole macierzystym, czyli w Happy Pills. Według Grabarza no, te wszystkie elementy sprawiły, że nagrania, jakie wyszły, jakie trafiły na płytę Złodzieje Zapalniczek, no, daleko, były dalekie od tego, co zespół chciał osiągnąć i co chciał zaprezentować fanom. Miksy, mastering również były robione w Giełdzie, odpowiadali za to 3 muzycy, Grabarz, Kozak, Dziadek.
I no, Grabarz wspomina, że to była droga przez mękę, że gdyby nie ich upór, czy wręcz desperacja, to by się nie udało. Z efektu, jak już powiedziałem, nie byli zadowoleni ani muzycy, ani też fani. Jednym z pierwszych recenzentów był Paweł Dunin-Wąsowicz, który stwierdził, że no, materiał rzeczywiście wyszedł słabo. Grabarza to trochę wkurzyło. Stwierdził, że o co on go wtedy namawiał na reaktywację, żeby teraz go krytykować. Ostatecznie płyta Złodzieje Zapalniczych została nagrana w następującym składzie. Krzysztof Grabarz-Grabowski wokal, Andrzej Kozak-Kozakiewicz gitara chórki, Sławek Dziadek-Mizerkiewicz gitara chórki, Jacek Konkol-Konkolewski bas i Rafał Kuzyn-Piotrowiak perkusja i instrumenty perkusyjne. Gościnnie zagrali Witek Niedziejko na saksofonie, Tom Restis na trąbce, Leszek Ziółkowski na wiolonczeli. Dodatkowo w jednym z utworów słyszymy głos Przemysława Dżadża Frankowskiego, który w tamtym czasie współpracował z Grabarzem w Radiu S. Za różnego rodzaju efekty dźwiękowe odpowiedzialny był Mikołaj Wojtaszewski.